To, co może być super dla nas, to na przykład to, że mrówki prawie nigdy się nie korkują. Korkują, okej. Okay. Że są autostrady mrówek. No. I one prawie zawsze mają doskonały przepływ. Tam wędruje dużo więcej mrówek niż samochodów na naszych ulicach, a płynie to dosyć... Czyli mogłyby tworzyć algorytmy dla autonomicznych samochodów. Znaczy, nie, może, ale rzeczywiście się obserwuje w ostatnich latach, stawia kamery, się obserwuje, jak dokładnie zorganizowany jest ten ruch, żeby przekładać go na przykład na budowanie ruchu w mieście, na drogach, jak unikać korków. Nie? To jest jakaś taka szybka rzecz, ale najwięcej tak naprawdę właśnie prawdopodobnie można się uczyć dookoła zarządzania epidemiami właśnie, to o czym już zaczynałem wspominać,